Bien, está bien. Entonces, continuamos a Cynthia Connors. Teraz mamy pojedynek facet trójciężki, walczą Jacek Kucharczyk i Rick Chester. Jest to kategoria, w której zawodnicy nie przekraczają limitu 81 kg. Jacek Kucharczyk w białej koszulce, sędzią w ringu tego spotkania, tej walki jest pan Bolesław Idziak. Z lewej był dość groźny. Na chwilę Kucharczyka tak zatrzymało. Tak mi się wydaje, że Kucharczyk zbyt pasywnie boksuje. Powinien centralną rękę atakować i przyjmować na dystans Amerykanina. Są podobnego wzrostu, a widać przynajmniej po Sylwestrze, że nasz zawodnik jest lepiej wyszkolony. To da się zauważyć. Ja znając jego z ringu już wiem, że potrafi uderzyć i mocno boksuje. Ale Amerykanin, mam wrażenie, jest większym ryzykantem. O, i teraz znowu piękny, prosty, ulokował. Jest odważniejszy Amerykanin. Odważniejszy i tak z tych walk, co dotychczas widziałem, widzieliśmy, to Amerykanie lepiej wyczuwają dystansy. Jeden zachwiały nogi teraz. Chciałem wyraźnie, że odczuł te dwa ciosy. Tak, bardzo wszystko do tego. Wygląda mi na to, że Chester odśpiewał już jednak całą swoją arię, że teraz do głosu wyraźnie zaczął dochodzić Kucharczyk. Jednak przewaga techniczna. To jest bardzo rozsądniejszym zawodnikiem i konsekwentnie dąży do celu, taktycznie rozwijając walkę. Koniec pierwszej rundy. Kilka słów o pięściarzu Stanów Zjednoczonych. Rick Chester jest również marynarzem, tak jak Green. Ma 19 lat, stoczył 39 walk i 37 wygrał, a więc tylko dwa pojedynki były na jego niekorzyść. No, też bardzo ładne osiągnięcie. W tej pierwszej rundzie na początku dość dał we znaki się Kucharczykowi, jednak już w drugiej połowie rundy reprezentant Polski wyraźnie zaczął przeważać i Chester znalazł się nawet w bardzo krytycznej sytuacji w ostatniej minucie. Ryk wolny, drugie starcie. Drugie starcie, przypominam, waga półciężka. Kucharczyk Chester, Kucharczyk w jaśniejszym kostiumie, w ringu sędziuje Bolesław Idziak.
widać, proszę Państwa, że Amerykanin trzyma lewą rękę bardzo nisko opuszczoną i prawa Kucharczyka często dochodziłaby do celu, gdyby on bił ten, gdyby zadawał ten cios. Ale niestety on wyczekuje i tylko w sporadycznych wypadkach atakuje. Za mało troszeczkę ciosów zadaje. Ale Kucharczyk musi też uważać, bo jak widzimy, ten Chester jest dobrze zbudowany, umięśniony. Musi też mieć dość silny cios. Głowa do góry. Po raz trzeci sędzia zwrócił uwagę Amerykaninowi. Bezradny po broni. Kiedy gdy atakuje Kucharczyk, on się głupi strasznie. Każdy prosty cios Kucharczyka dochodzi do celu, tylko że za mało bije te cios. Myślę, że jakiś zdecydowany atak i seria mogłaby zakończyć tę walkę przed czasem nawet. Tak, moje wrażenie, Amerykanie jest bardzo zmęczony. Ale może to tylko wrażenie. No takie zwolnione nieco ruchy, te ciosy tak wychodzą dość wolno. Amerykanie mają tego siebie, że każdy cios padał maksimum 3 ręce za ruchami. Głowa była za nisko. Już powinno być ostrzeżenie. Warto to powinien wykorzystywać i dużo ciosów dołu. Radził prawie na nim. No bo pomimo przewagi lekkiej to jednak schematycznie walczy bardzo. Często przez zupełnie bez obrony, bez zabezpieczenia rzuca się tak jak ryba w wodzie, idzie do przodu. Runda i właściwie, jak widać z tego pojedynku, bardziej poszkodowany wyczuł Kucharczyk jednak. Nie, to tylko tak optycznie wyglądało, ale moim zdaniem tą rundę właśnie wygrał Kucharczyk. No wygrał, ale niepotrzebnie zainkasował tak bardzo dużo ciosów, no bo jednak przeciwnik, co by się nie powiedziało, jest słaby technicznie. Technicznie na pewno, a i złą taktykę obrał Kucharczyk. Nie atakując dystansu, on każdy jego prawy cios dochodzi do celu, utrzymywałby na dystans i nie otrzymywałby jakichś tam ciosów zamachowych. No właśnie, nie potrzebny, taki, zabłąkanych ciosów, tak, powiedziałbym, tak. Jacek Kucharczyk jest pięściarzem warszawskiej gwardii, ma 22 lata, stoczył 121 walk, wygrał 108, przegrał tylko 10, zremisował 3. Jest mistrzem Polski wagi średniej z roku 1975 i dwukrotnym mistrzem w kategorii półciężkiej w 1974 i 1976. Zdobył w Katowicach podczas mistrzostw Europy brązową medal w wadze średniej. Ostrzeżenie za ataki z głową wysuniętą do przodu. Jeszcze już w drugiej rundzie gestem zainkasować to ostrzeżenie. Znowu poszedł głową do przodu. Walka
kanadyjska skoła Przygałuszczego, bo od wielu takich niespodziewanych ciosów, takich rozpaczliwych. Żeby zupełnie rozbroili tego Amerykanina. Oczywiście, a tu w lewą poprzeć te ciosy, to nie, było, nie miałby co robić. Ale dobrze, że choć w trzeciej rundzie doszedł do takiego wniosku, że można tak wygrać. Koniec walki, na ten Chester bardzo odkryty idzie. Atakuje bez zabezpieczenia, bez osłony. No i tylko może zawdzięczać nie najlepszej formie Puchorczyka, że ta walka dotrwa do trzech, do końcowego gongu. Obudził się Chester, teraz on atakuje. Tak, bo to jest końcówka rundy i on chce jeszcze podkreślić, żeby... Dobre wrażenie zrobić. Jednak i koniec. Nie jest w stanie zrobić, ale trzeba za późno. Koniec walki, bo moim zdaniem słabej walki. Tak, no, się wydaje, że źle rozegranej taktycznie przez Kucharczyka. Tak już wspomniałem poprzednio, że powinien walkę prowadzić tylko na dystans. Wtedy by łatwiej wygrał tą walkę i nie namęczyłby się tak bardzo. Ale to jest młodość i czasami zawodników młodych ponosi ambicja, co? Kto będzie silniejszy? I właśnie Jacek w ten sposób chciał udowodnić swoją wyższość. Ale ambicja połączona z rozsądkiem to dałaby dużo lepsze owoce. Kucharczyk, co by się nie powiedziałeś, jest bardziej doświadczonym bokserem od Amerykanina, bo już w mistrzostwach Europy startował i na rozwoju. No zresztą to było widać w ringu, ale nie na tyle, żeby można być zadowolony.